Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja mi jest Renegat i ja zapraszam was na mój już kolejny, trzeci odcinek z serii pod tytułem Zagrajmy w Bad God. I cóż, dzisiaj myślę, że troszkę się z naszym bugiem troszkę bardziej pobawimy. Cóż, takie drobne ogłoszenie tak na szybciutko, żeby już nie zanudzać. Odcinek z Sąsiadów w piekle troszkę mi nie wyszedł pod względem dźwiękowym. Troszkę muzyka z gry była za głośna i moja mowa była też troszkę za głośna i była troszkę taka, no już wiecie, już bardziej rozproszona, nie taka naturalna, mimo tego, że wydawało mi się, że było dobrze. I teraz miałem okazję trochę sobie pogmajstrować przy ustawieniach mikrofonu, przy ogółem pozycji mikrofonie wobec mnie, wobec moich ust. I ustawienia głośności OBS-a, nie? Dźwięków z gry i dźwięków z mikrofonu. I myślę, że teraz będzie to bardzo dobrze dostosowane. Dlatego po prostu nie przedłużając, zacznijmy sobie już tą naszą kochaną gierkę. Lot. Tutaj coś mi się... Nie, to się zaczynało zupełnie inaczej. Jeszcze raz. Select level. Stomas City. Continue. Tak, to tak się zaczyna trzeci akt, że się tak wyrażę. No i cóż, naszym kochanym bugiem jesteśmy. Oczywiście nie uśmiechnięty, mógłby się uśmiechnąć. Pogramy sobie w siatkówkę, ta z butelką. Jak widzicie, różne kraty tu są, nie wiem, te cholerne wyrostki, czy co to jest. Tu mamy, nie wiem, butelkę mleka albo soku. W sumie nie piszę tutaj, ale chyba w Ameryce takie soki mają właśnie w takich kartonach. I z reguły są takie typowe białe albo takie brązowawe kartoniki. Jak tutaj widzicie, z taką pomarańczką narysowaną na środku. Tutaj możemy sobie trochę się zabawić, jak widzicie, tylko że mi tutaj nie chce... O, patrzcie, mi go wystrzeliwuje teraz do góry. Patrzcie, ja nic nie robię. O, samo mi wystrzeliwuje. O, i bum, i gramy w siatkówkę, tak? A, udało się, dobra, jedziemy tutaj. Widzę, że ten ptaszek naprawdę miał niezłego głoda, że sobie zjadł. A tutaj co? Panie, nie wolno tutaj... nie wolno tutaj wandalić po ścianach. Po ścianach żołądka ptaka. Tutaj widzę, że... Ohoho, jakieś miasteczko jest. Już widzę czerwone oczy, to nie jest dobry znak. To znaczy, że tu są te wszystkie zombie. Przemienione wszystkie w... Tutaj ktoś tutaj zagląda spod domu. Dom wygląda jakby jakaś rudera, jakby bezdomni mieli. A tutaj widzę, że jakieś tutaj gąsienice już... On się tutaj baguje, zaraz wybuchnie. Aha, czyli jednak to zupełnie co innego jest niż tamte poprzednie bomby. Dobra, więc robimy sobie to inaczej. Aba ten pan na mnie straszny, musimy teraz szybko. Nie możemy się dać trafić. Ojdź, no widzicie jak to działa, to nie działa tak jak ja chcę, bo... Muszę tu troszeczkę poczekać, aż on we mnie dopiero wyceluje, będzie chciał strzelić. Tutaj chyba nie możemy wejść. Możemy? Czekaj, S czy tam E? Nie, nie możemy wejść. Dobra. No, strzel nas, panie. Kurczę. Ta gra ma jednak troszkę swoje wymagania umiejętnościowe, ale jak widzicie, ja żadnych umiejętności nie mam, dlatego... Aha, no. Myślałem, że on strzeli gdzieś na bok teraz. No patrzcie, nie umiem teraz zacząć nawet tego poziomu porządnie, bo ciągle ginę, już chyba 4 albo 5 razy. Co to w ogóle są za naboje? Ło, udało się! Kurczę, mogłem, jakbym nie skoczył, to bym tego uniknął. Troszkę za nerwowo na razie zaczynam, dobra. Może się liczyć po mojej śmierci, ja sobie sam będę liczył. 5 śmierci na razie, o, teraz tak, do góry, cyk. Ło, aha, te pociski nie przelecą przez, to są jakieś miny, to są miny, tak, one znikają, nie przelecą przez. Ło! Ale twórcy gry naprawdę pomyśleli, ta gra jest świetna. Grafikowo mi się podoba, naprawdę genialna taka grafika. Ja nie umiem wskoczyć na tą lodówkę, czy co to jest. Tak. Szybko, zanim te belki spadną. O, tutaj widzę, musimy tak przejść. Na dół możemy sobie zjechać. Czyżby to było... Aha, bo i tak po tej rurze nie moglibyśmy... Co ja zrobiłem? No, geniusz. Geniusz ze mnie, geniusz zła. Dobra, teraz musimy uciekać. I musimy jeszcze raz się wdrapać na to samo. Tak. Naprawdę, twórcy gry mi zaimponowali. Dobra, przelećmy sobie tutaj, bagusiu. Bagusiu, tutaj wejdziemy. Aha, dobra.
O, Marcinku, Marcinku, ale przynajmniej dobrze, że zrespiło nas w tym miejscu. Best Buy 1988. Milk, it's good for you. No wiadomo, mleko jest najlepsze, najlepsze, najzdrowsze, co może być. Ja też piję dużo mleka, dlatego jestem taki wygadany, ale teraz musimy uważać. Łocie pierdol, to są te! To są te drugie pociski, nie te pierwsze. Foods. Tutaj też nie możemy przejść, bo drut kolczasty nas zmiażdży. Teraz musimy tutaj przeskoczyć. A to co? Ło! Ale my możemy go jakoś zabić? Czekajcie. Nie, nie możemy. Twórcy powiedzieli, nie, nie możemy go zabić. Doskoczymy tu. Ja to jestem geniuszem zła. Ja to jestem geniuszem zła. Ja tu robię wszystko. Dobra, muszę teraz szybko skoczyć. Dobra, one mi nie trafią, jak będę szybko manewrował. Na szczęście. Ło! Dobra. Ale oni nie są jacyś trudni, jeżeli się po prostu skupię. Aha, takie coś. Aha, takie coś mogę zrobić. Czekajcie, 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 ja muszę tutaj uważać, ale naprawdę ta gra wymaga jakiejś naprawdę zręczności już powoli używać. I mózgu przede wszystkim. Wave. Aha, mogę to dźwignię na dół i co tu się otworzyło? Mleko. Widzę, że poleciało. Ale skąd się u ptaka w brzuchu wzięła mleko i mleczarnia? Bo to jest takie miastko, jesteśmy właśnie w takim mieście żołądkowym. Aha, czy po tym możemy przejść, czy możemy wejść środkiem? Chyba i jednym i... O! Ja chyba mogłem wejść tamtędy, ale już i tak się nie wrócę, bo... Today's menu... Gruel. Wiecie co? Nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz widzę takie słowo. Gruel. Tutaj chyba nie możemy przejść. Czy oni nas zjedzą? Nie. Ale możemy troszkę zrobić rozwałkę. Wszędzie leżą kubki, stoliki. Ci panowie widzę, że są najedzeni. Bardzo dobrze. Bo Buck nie chciałby raczej skończyć jako... deser. Tutaj możemy wejść? Nie. Ło! A tutaj już dwa, to już znowu mnie zmylili. Patrzcie. Już bardzo tutaj ginę, ale to bardzo. Cyk, muszę... Aha, bo one... One się poruszają w jednakowym... w jednakowym jakby rytmie. Teraz nas nie dosięgnie, ale... Tutaj co to będzie? Aha, to jest do zamknięcia. Czekajcie. Czekajcie, to teraz ja muszę nacisnąć jeszcze co innego. Nie. Jeszcze raz, tu musimy otworzyć. Tu chyba nam to otworzy, nie. I tu będzie... Troszkę nie tak, jakbym chciał, ale... tutaj jak zrobimy, to nam to zamknie. Tutaj jak musimy chyba... Nie. Nie, 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 jeszcze raz z powrotem. Musimy to jedno... Czekajcie, 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 czekajcie. O, widzicie, to nie było wcale takie trudne, ale nawet nie wiem, jak to zrobię. It's all a lie. O, widzę, że tutaj już... Boże, no nie. A nie, dobra. A nie, nie, dobra, muszę się tam znowu wracać. Dobra, ale teraz udało mi się uciec spod noża. I na samej górze pisze to samo. It's all a lie. Wszystko jest kłamstwem. Miejmy nadzieję... No, ej, no to już hipokryzja jest. Wiecie co, już się denerwowałem przy wszystkich grach, ale naprawdę podziwiam. Ło, teraz umiem dobre uniki zrobić. I czy przede wszystkim ta deska się tam zrespiła? Zrespiła się, tylko musimy szybko, o. I teraz powoli, żebym nie spadł w jakieś kolce. Mój popfilterek działa idealnie, ale wiecie co, ja nie wiem, czy ja chcę tam wchodzić, ale chyba będę musiał. Czekajcie, czy ja mogę wskoczyć wyżej? Nie. Nie mogę skoczyć wyżej? Hold. What's the password? Stać, podaj hasło. E. Ja klikam spację. I said. What's the password? Can you hear me? Czy mnie słyszysz? Ach, forgot it. I can see you. See or not. Brainwashed. Coś tam z mózgiem. Go one in.
Ale czyli, że co? Czyli, że potrzeba jakiegoś hasła, żeby... Zjeżdżamy na dół i to chyba będzie... Wiecie co? Nie wiem, czy to nie będzie koniec aktu. Czekajcie, sobie zapiszę, zobaczę, czy to będzie koniec aktu. Select level. Nie. Czyli my zaczniemy od tego samego miejsca, tak. Nie, bo myślę, że to jest koniec aktu, a ja chcę nagrywać jeden akt po kolei, pojedynczo. Czy tutaj możemy coś wziąć? Nie, widzę jakaś szynka, czy coś to jest. Ten pan jest kim? Are you the Haltest One? A tutaj co się dzieje? Tutaj widzę coś. Ten sobie tutaj pompuje. Widzę, że nieźle sobie radzi, skoro wykorzystuje do tego tylko dwa odnóża, a nie sześć. Ten się buje tutaj przy ognisku. To są chyba jakieś dżdżownice też. Czy... Do not enter, keep out. Czyli idziemy tam po prostu. Fire. Fire! Indistinct grumbling. Czy jak my tutaj wejdziemy? Nie, nie spłoniemy. Ale bardzo pięknie płonie tutaj. O, my możemy się... Look, Craig. A newcomer. Hey, hey newcomer. Where's your at? How aren't your brainwashed? Hello, I asked you a question, newcomer. Wybaczcie, mój akcent jest bardzo zły angielski. Oh, can you? Oh, I see. Craig, I think it has a disorder. Oh, you don't say. Jak mi się zapytam tego samego, to samo? Nie. A tutaj co? Atlas One. Are you all Savuals? Hey, Tels One. Myślałem, że to jakiś boss będzie, bo wygląda dość strasznie jak na taką grę. Myślałem, że mnie tu miażdży już, tak. Ale to widzę, jakaś kopalnia jest. Czy my tam możemy wejść? Nie. Dość ciekawa jest ta gra, naprawdę, bardzo ciekawa. I teraz się dopiero zaczyna hack. My możemy wejść na tego haka? Nie. Znaczy, wejść możemy, ale tak... Tutaj nie możemy mu nic pomóc. Are you the Heartless One? Sir, ma M. Are you the Heartless One or not? Whatever, I can see you aren't wearing a hat anyway. Our leader is expecting you. O, keep out. Top secret, keep out. O, czyli to jest oznaka, że powinniśmy tam wejść. Tak. Powinniśmy się nie słuchać tych znaków i powinniśmy tam wejść. O, mikrofon widzę jakiś radia. Lampa. Is it you? Is it really you? Czy to ty? Czy to naprawdę ty? Nie, to nie ja, to ktoś inny. It is. O, Hatless. Kurczę, nie wiem co znaczy to słowo, Hatless. One. It is just as the prophecy predicted. Boże, predicted, boże. Mój angielski jest bardzo tragiczny w wymowie. And I come up with the prophecy to keep myself from going insane with hopelessness. Well, I guess right. Anyway, welcome to the stomach. Heartless One, I assume you have come for exposition. I am the crowned leader of the gathering, and as you may have noticed, we aren't brainwashed like Aldo's other bagos order. Czyli to jakiś chyba jest plan ucieczki z tego bociana. That's because you we all wear the din foil. Wiecie, jak mnie męczy to czytanie naprawdę. Hats. With this hats one we can't be brainwashed and pranie mózgu. And scanners can't detected use. Matko, się cały spociłem, Jezu. We set up camp here is this little knock years ago and we've been waiting for the day that some like you shows up. Someone who made it without ahead the Heartless One. Ja nawet tempo już teraz zwolniłem, bo już mnie to męczy to czytanie, naprawdę. None of you have been able to escape the bard. And those who tried couldn't make it out of the stomach.
Dobra, panie, skończ już tutaj gadać, bo mi się już nie chce. None of you have the skill to await the mind scanning device and the other obstacles. And so we have waited for one who can. You are the chosen one. You are one we have been waiting for. Only you can finally free us from this bind. Panie, skończ już gadać! Here is the plan. You will use your last intellect and extraordinary skills to make it past Stomach City. Float the city oceans. And to the end of the intestines. Boże! To jest taki łamaniec językowy, dla mnie to jest tragedia. One in the intestines, you will find the explosive. Dobra, wy mnie i tak nie zrozumiecie, nie? Nie, ja na pewno mnie nie zrozumiecie, bo ja tutaj gadam jak jakiś pijany. Explosives, which the build. Use as a defense mechanism when dropped from the colon. Just some basic anatomy. Już myślałem, że to koniec będzie. When you get to the colon. O Boże, you'll rack up the bombs to explode inside the build. A, czyli wy chcecie tego bocianka wysadzić, no... Pomysłowy pomysł. Że się już tak wyrażę. Breaking it open from the inside and freeing use L. O, coś tu tam nam rzucili. Jakieś radio. Albo krótkofalówka. But it's dangerous. To jest niebezpieczne. To go alone. Sudex, this radio. I'll stay in contact and give you directions. No go. We will ride up the elevator to take you to the hex of the stomach city. Hop aboard and you'll be on your waves. Przepraszam was naprawdę za to moje... Nie wiem jak nazwać to moje czytanie w ogóle, to jest... Ja bym był alkoholikiem i czytał. Tutaj mamy tak, tutaj wszystko pomieszane, serce jest, więc coś tam jest pomazane na tej tablicy, ale ogólnie plan jest prosty. Żeby ptaka wysadzić... Do not enter. No to musimy jechać na górę. I chyba teraz będziemy mieć koniec aktu. Jedziemy windą do góry. O! Przez te jelita. Czy to będzie koniec? Czekajcie, bo ja tutaj... Ja nie mam pewności, czy to jest koniec tego. Stomach City P2. Tylko chcę sobie zobaczyć. Aha, czyli dobra, czyli innym słowy na tym miejscu skończymy sobie. Ja już jestem taki zmęczony, naprawdę po tym czytaniu mnie to tak wymęczyło. Połowę z tego i tak nie zrozumiałem, ale najgorsze było to czytanie, bo ja to czytałem, nie wiem, no po prostu jakbym... Boże, jakbym nie umiał w ogóle czytać, nie? To jest dziwne, naprawdę. No i cóż, ja byłem Renegat, to się przedstawię na sam koniec. Przede wszystkim interesuje mnie wasze zdanie na temat dźwięku. Czy dźwięk z mikrofonu teraz będzie właśnie dobry, czy będzie idealny, czy nie będzie nic halczało, czy nie będzie nic stukało, czy nie będzie za głośno, czy nie będzie za cicho i takie tam. Bo dźwięk z gry troszkę też podgłośniłem, bo wydawało mi się na nagranych próbnych, że za cicho. No i cóż, jeżeli wideo wam się podobało, to jak najbardziej zapraszam was do lajkowania, komentowania. Jeżeli kanał wam się podoba, jeżeli moja praca wam się podoba, jeżeli to co ja robię wam się po prostu podoba, jeżeli chcielibyście zostać na dłużej, jeżeli nie będziecie mogli się doczekać następnych produkcji, to zapraszam jak najbardziej do kliknięcia ikony subskrypcji oraz obok jeszcze ikonki dzwoneczka dla pewności, żeby YouTube zawsze wam wyświetlał powiadomienie o nowym, każdym moim nowym kolejnym filmie. No i cóż. Trzymajcie się i cześć. Pozdrawiam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Na razie.